Cześć! Witajcie na moim kanale. Jestem May i zapraszam Was na Powróże, czyli takie miejsce w sieci, w którym rozmawiamy o tarocie, o rzeczach magicznych i o naturalnej profilaktyce zdrowia, zarówno tego fizycznego, jak i psychicznego. Ostatnio większość mojej ezoterycznej pracy obraca się wokół pracy energetycznej. Dlatego też dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam co nieco właśnie o energii podczas pracy z kartami tarota. I jako, że właśnie tarot miał być tą główną tematyką mojego kanału. Do poruszenia tego tematu skłoniło mnie pewne przypuszczenia, z którymi się spotykam, czy też bardziej obawy, na temat tego, że pracując z kartami tarota, czytając je dla innych ludzi, drenujemy własną energię życiową. Według niektórych wystarczy nawet po prostu przebywać obok, przy tarocie. Wystarczy mieć je w ręce, wystarczy stawiać je nawet dla siebie, czy po prostu mieć je w domu, by negatywnie wpływały na nasze samopoczucie i zdrowie. Czy to jest możliwe? Czy jest w tym ziarenko prawdy? Cóż, jeżeli będziemy utwierdzać się w tego typu przekonaniach i myśleć o nich intensywnie, to one będą nabierać mocy i cóż, w końcu staną się rzeczywistością. Może zacznę od tego, czym tak w ogóle jest i o co chodzi z tą całą energią. Jak już pewnie wiecie, bo o tym wspominałam i też będąc tutaj zapewne interesujecie się tematem, każdy człowiek, nawet każda istota żywa na świecie, ale też wszystko co nieożywione, rośliny, przedmioty, kamienie, firanka, wszystko to zbudowane jest z energii, jest tą energią. Energią są rzeczy namacalne, tak jak właśnie wcześniej wymieniłam, jak i te, których nie możemy dotknąć, jak emocje, jak myśli, czy jakieś wydarzenia. I tak jak w przypadku kamienia, ale kamienia, przedmiotu, czy jakiegoś właśnie zdarzenia typu sztorm na morzu, ta energia jest w miarę przewidywalna, w miarę stała i w pewien sposób można ją kontrolować. Ale w przypadku człowieka właśnie, energia jest bardzo zmienna. Wpływ na nią teoretycznie może mieć bardzo dużo czynników. Co prawda, im dłużej pracuje się z energią, im dłużej się ją poznaje, im lepiej się ją poznaje, bo w sumie czas nie ma tutaj takiego znaczenia, to przekonujemy się, że wpływ na naszą energię mamy i możemy mieć tylko my sami. W takim ogromnym uproszczeniu możemy mówić o dwóch stanach energetycznych, w jakich znajduje się człowiek. Wszystkie, zarówno te dwa, jak i każdy inny, który byśmy rozpatrywali, bo jak mówiłam, te dwa stany energetyczne to bardzo duże uproszczenie. No więc wszystkie te stany mają związek z tym, jak wysoko czy też nisko ta energia wibruje. Uznaje się, że im wyższa wibracja energii, im jest taka delikatniejsza, to jest to energia bliższa takiemu poczuciu szczęścia i duchowego spełnienia. Niższa wibracja, czyli wolniejsza, cięższa, gęstsza, tym człowiek, który właśnie w takiej wibracji się znajduje, jest bardziej zmęczony, bardziej przybity, smutniejszy. Jest to energia, która spowalnia, która przytłacza i która poniekąd zmusza do po prostu do odpoczynku, zarówno takiego fizycznego, jak i psychicznego. Kiedy mówimy o kimś, że ma mało energii lub jest jej pozbawiony, tak naprawdę mamy na myśli kogoś, czyja energia właśnie niżej wibruje, która go troszeczkę właśnie ściąga i przytłacza. Raczej, oczywiście z ezoterycznego punktu widzenia, nie ma możliwości pozbawić się energii czy mieć jej mniej, gdyż energię tą postrzegamy jako energię życiową, zatem mając jej mniej, zwyczajnie byśmy co najmniej zachorowali, jeśli nie umarli. Równie ciężko jest tej energii mieć w nadmiarze, ale o tych takich właśnie dysproporcjach
energii, porozmawiamy sobie innym razem. Dzisiaj chciałam tak tylko nakreślić właśnie, że od tego, jak zachowuje się ta nasza energia, jak właśnie wibruje, jak to wpływa na nasze samopoczucie. Oczywiście, kiedy ta energia jest w niskich wibracjach, to rzeczywiście możemy zachorować, możemy czuć się fizycznie gorzej, ale wciąż nie oznacza to, że tej energii nie ma, ponieważ no my po prostu nią jesteśmy, stworzeni jesteśmy z niej, więc ciężko jest po prostu, żeby jej było za mało. I jeżeli pracujemy ze swoją energią, to pracujemy w ten sposób, żeby polepszyć jej stan, żeby zwiększyć jej wibracje, a niekoniecznie, żeby tej energii właśnie sobie dodać. I zwiększając swoją świadomość na temat energii, możemy świadomie wpływać na jej wibracje. Możemy ją sobie zwiększać lub zmniejszać. To nie jest też tak, że niskie wibracje to od razu negatywne. Czasami właśnie potrzeba troszeczkę tak jakby zejść na ziemię, żeby nie odfrunąć, żeby też nie odpłynąć i umieć być tu i teraz w codziennych sprawach, w naszej zwykłej ludzkiej rzeczywistości. Ale też takie zmienianie tych wibracji możemy zauważyć w takich właśnie też codziennych sytuacjach. Najprostszy przykład to kiedy jesteśmy przybici, mamy po prostu gorszy dzień i spotykamy jakiegoś przyjaciela, który jest cały w skowronkach. Kiedy sobie na to pozwolimy, kiedy jesteśmy otwarci na to, żeby jednak zmienić nasz nastrój, nasze nastawienie, to już samo przebywanie z tą zadowoloną z życia osobą poprawia nasz nastrój. Po takich nawet 5 minutach przebywania z kimś takim już czujemy się lepiej. Na pewno każdy z Was kiedyś doświadczył czegoś takiego. I to nawet nie musi być jakiś nasz najbliższy przyjaciel, bo czasami nawet spotkanie jakiejś obcej osoby, która po prostu właśnie wibruje taką pozytywną, dobrą energią, to już to wystarczy często, żeby poczuć się lepiej, kiedy miniemy taką osobę w sklepie czy w tramwaju. Oczywiście są też ludzie, którzy działają na nas zupełnie odwrotnie, po spotkaniu których czujemy się gorzej. Takie osoby czasami nazywane są wampirami energetycznymi, o których kiedyś sobie pewnie też porozmawiamy. To znaczy ja porozmawiam do Was oczywiście. Ale jeżeli macie jakieś uwagi, to oczywiście zawsze chętnie przeczytam w komentarzu czy w prywatnych mediach społecznościowych. Też myślę, że warto nadmienić, że ja tutaj mam na myśli takie sporadyczne spadki energii, z którymi każdy z nas się czasem spotyka. Kiedy czujemy się po prostu gorzej, mamy gorszy dzień, mamy ochotę się schować pod kołdrą. I to jest całkowicie normalne, że czasem po prostu ta energia nam wibruje niżej, czasem wyżej, czasami wręcz przeciwnie. Jesteśmy w jakiejś totalnej euforii, nie wiemy dlaczego i nie potrafimy nad tym zapanować i wkurzamy tym ludzi o niższej wibracji. Ale jeżeli się tak zdarza, że czujecie się gorzej często, że co jakiś czas nawiedza Was totalny brak sił i chęci i po prostu nie wiecie, jak sobie z tym poradzić, to niekoniecznie zalecałabym właśnie zastanawianie się, jak tutaj się pracuje z energią, czy zaglądanie w karty od razu. Jak najbardziej praca z kartami i wszelka bioenergoterapia to jest doskonała profilaktyka różnych schorzeń, tych fizycznych i psychicznych. I doskonale też sprawdzają się one jako wsparcie konwencjonalnych terapii. Ale zawsze lepiej jest najpierw skonsultować takie niepokojące symptomy ze specjalistą dokładnie od nich, czyli z psychologiem lub psychiatrą, a dopiero później zgłaszać się do naturoterapeutów, by wsparli ewentualne leczenie. A oczywiście, tak jak mówiłam, jeżeli to są to sporadyczne spadki nastroju, no to zawsze fajnie wiedzieć, że hej, mamy sami wpływ na to, czy ta energia nam wzrośnie, te wibracje nam wzrosną, czy zostaniemy na tym takim demotywującym poziomie. Wracając do tematu, pracując z energią, poznając ją, zauważając, jak pewne rzeczy wpływają właśnie na nasze samopoczucie, możemy świadomie, z pełną premedytacją, korzystać z tych rzeczy i wpływać na naszą energię. Im bardziej świadomie się to robi, im częściej się to robi, tym bardziej się staje także wrażliwym na energię innych osób i przedmiotów, i zwierząt, i roślin. I właśnie dzięki takiej wrażliwości na drugą energię możliwa jest praca z kartami Tarota. Chciałabym Wam to wyjaśnić bardzo dokładnie i tak, żeby to było zrozumiałe, ale jakkolwiek pracuję z energią od naprawdę długiego czasu i kiedy sobie o tym myślę, kiedy to czuję, to wydaje mi się, że to jest oczywiste, że wszystko rozumiem,
nie jest to dla mnie w żaden sposób zagadką. Tak, kiedy próbuję o tym opowiedzieć, ubrać to wszystko w słowa, co nie jest to wcale takie proste, ubrać to w słowa. Ale mam nadzieję, że chociaż takie właśnie w miarę proste wyjaśnienie wam na razie wystarcza i gdzieś tam to do was trafia. Ale właśnie dlatego, że praca z kartami to właśnie praca z energią. Sporo osób obawia się, że w jakiś sposób może to drenować nas, może sprawiać, że czujemy się gorzej, może zostawiać nas z pewnym niedoborem. Ja już powiedziałam, że no, nie da się utracić tej energii, a można w pewien sposób pozwolić na to, by jakieś czynniki zewnętrzne miały wpływ, również negatywny, na tą naszą energię, ale pamiętajcie, że tarot to jest jedynie narzędzie, to jest przedmiot nieożywiony, który, no, jeżeli my sami nie oddamy, w cudzysłowie oczywiście, tej energii na zewnątrz, no to ciężko, żeby faktycznie karty miały na nas taki wpływ. Ogólnie to założenie jest bardzo szerokim tematem. I jeżeli chciałabym mówić ogólnie, to musiałabym pominąć bardzo wiele istotnych kwestii. Dlatego dzisiaj tylko tak zaznaczę trochę ten temat, a kiedy indziej wrócę do poszczególnych tematów, które się składają na ten większy temat, więc dzisiaj tylko tak właśnie zaznaczę, że tarot niekoniecznie musi mieć wpływ na naszą energię i co to jest właśnie praca z energią, a w przyszłości opowiem o takich rzeczach jak właśnie to, czy tarocista, pracując z klientem, oddaje mu swoją energię, czy on mu coś wciska, czy wręcz właśnie zabiera mu, czy też w jakikolwiek sposób manipuluje energią klienta, żeby ta jego energia, tego klienta wyglądała w jakiś sposób inaczej, czy żeby on się inaczej zachowywał, inaczej myślał. Tak pokrótce w tym momencie, na wszystkie z tych zagadnień mogę odpowiedzieć przecząco. Tarocista nic nie oddaje klientowi, nic od niego nie zabiera, nic nie przejmuje i w żaden sposób nie wpływa. No może tutaj, no nie wpływa, ponieważ to nie jest jego decyzja, czy klient zmieni swoją energię, to on może zasugerować, ale to tak samo jak właśnie w rozmowie z kimkolwiek. Ktokolwiek nam daje jakieś rady i to od nas zależy, czy ich posłuchamy, czy będziemy żyć według nich, czy też po prostu je zignorujemy. Tak jak powiedziałam, tarot to narzędzie. Z jednej strony bardzo proste, bo są to tylko kartki z rysunkami, a z drugiej dość potężne, ponieważ właśnie konkretne rysunki, konkretne obrazy mają możliwość przemawiania bezpośrednio do naszej podświadomości i do naszej intuicji. Ale oczywiście nie do każdego one przemawiają, bo niektórzy wolą zupełnie inne narzędzia, które pomagają pomagać innym ludziom w rozwiązywaniu ich problemów. Na przykład do niektórych przemawia chociażby herbata. Mam nadzieję, że każdy z was miał, kiedyś poznał, albo właśnie teraz, w tym momencie swojego życia, ma taką osobę obok siebie, do której wystarczy po prostu pójść i która zawsze chętnie udzieli jakiejś przyjemnej i mądrej rady życiowej. Wyobrażam sobie taką właśnie sytuację, kiedy idziemy do takiej osoby, ona częstuje nas herbatą, my siadamy przy stole w kuchni, obejmujemy ten kubek gorącej herbaty dłońmi, rozkoszujemy się jej zapachem, smakiem i podczas właśnie takiego przyjemnego spotkania w cudownej atmosferze łatwiej jest się nam otworzyć, łatwiej jest nam powiedzieć dokładnie to, co naprawdę leży nam na sercu, łatwiej jest nam to ubrać w słowa, a ta osoba również przy tym kubku herbaty, swoim kubku herbaty, z większą łatwością rozumie, co mówimy, rozumie, co mamy na myśli, trafia do niej to, co chcemy dokładnie powiedzieć i potrafi znaleźć światełko w najciemniejszym tunelu i wskazuje nam je. Oczywiście nie w każdej sytuacji da radę zastąpić karty tarota herbatą, ale myślę, że rozumiecie analogię. Narzędzi dywinacyjnych jest całe mnóstwo i jest też sporo osób, które w ogóle nie korzystają z żadnych narzędzi. Po prostu siadają naprzeciwko osoby, która potrzebuje od nich wsparcia, potrzebuje ich porady i działają tylko i wyłącznie na tym takim właśnie subtelnym wyczuciu tych zmian energetycznych, tych wibracji. Słuchają swojej intuicji, swojej własnej, tej wyższej intuicji i w ten sposób udzielają porad, sprawdzają wyższej mądrości, co tak naprawdę należałoby zrobić, w jaki sposób można pomóc. No właśnie, a jakoś nikt nie woła, że
hej, rozmowa czy picie herbaty jest złe i otwiera na jakiegoś demona, a przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. Tak na koniec jeszcze powiem wam o tym, że ja, pracując z kartami, szczególnie stawiając je komuś innemu niż sobie, jak najbardziej w pewien sposób, może to tak nazwać, zabezpieczam swoją energię. Ale nie robię tego dlatego, że boję się, że ona mi gdzieś ucieknie, wydrenuje się, czy zostanie mi zabrana przez osobę trzecią, ale bardziej, żeby umiejętniej skupić się na tu i teraz, na tej konkretnej rozmowie, na tym konkretnym problemie, żeby nic mnie nie rozpraszało i żebym ewentualnie nie przyjmowała emocji mojego klienta, ponieważ po prostu odczuwając je w tym momencie, mogłabym, wiecie, rozproszona troszeczkę tym, o czym w tym momencie rozmawiamy, przyjąć je za własne, co mogłoby negatywnie wpłynąć na atmosferę podczas tej rozmowy, więc skupiając się wcześniej, przed tą rozmową, na tym, żeby była świadoma tego, gdzie jest moja granica, gdzie jest moja energia, a gdzie zaczyna się właśnie to już zderzenie naszych dwóch pól energetycznych. Dzięki temu mogę spokojnie wejść w tą rozmowę i polegać na tym, że naprawdę będę mówiła to, co jest w tym momencie potrzebne, stwarzając przy tym odpowiednią atmosferę właśnie relaksu i spokoju. Na tym właśnie polega taka moja ewentualna ochrona energetyczna, a absolutnie nie na tym, że czegoś się obawiam. Ponieważ, co jest też mega ważne, obawy, lęk, jakikolwiek strach, który się pojawia, to jest właśnie ten objaw nisko wibrującej energii. Poddając się takiemu uczuciu, no tym bardziej się właśnie dołujemy. Tym bardziej przyciągamy do siebie ewentualnie jakieś negatywne energie. Podchodząc do tematu z życzliwością, z miłością, z otwarciem, takim na poznanie czegoś nowego, niekoniecznie, żeby zaraz przyjmować wszystko bez zastanowienia się, mamy wtedy większą szansę na to, że faktycznie wszystko zadziała dobrze, wszystko zadziała tak, jak tego oczekujemy, jak chcemy i ku naszemu ogólnemu dobru. No, na dzisiaj chyba właśnie byłoby tyle. Bardzo dziękuję, jeśli dotarliście aż do tego momentu i mam nadzieję, że czas ze mną spędziliście przyjemnie. Jeśli macie jakieś uwagi, jakieś historie, którymi chcielibyście się podzielić, jakiekolwiek pytania, zapraszam do komentowania. Możecie też ze mną skontaktować się na Facebooku, na Instagramie. Wszystkie linki znajdziecie pod filmikiem, tak, w opisie. A teraz bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia niedługo lub do usłyszenia. Pa!